Moskwa w żałobie. Zmarł przywódca radzieckiej partii, przewodniczący Rady Najwyższej Jurij Andropow. Ten wybitny działacz robotniczy całą prawie młodość poświęcił pracy politycznej i społecznej w Karelii. Przed 30 laty skierowany do pracy dyplomatycznej został ambasadorem na Węgrzech. Oto unikalne zdjęcia z ceremonii składania listów uwierzytelniających. W latach 60. wszedł w skład kierownictwa KPZR. 12 listopada 1982 roku zostaje wybrany sekretarzem generalnym partii. W czerwcu ubiegłego roku powołany został na stanowisko przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego. Był Jurij Andropow gorącym orędownikiem pokoju i międzynarodowego współdziałania. Jego spotkania z przywódcami bratnich krajów były zawsze impulsem do głębszego zacieśniania wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Przyszło mu kierować partią i państwem radzieckim w czasach szczególnego zagrożenia dla pokoju, ale w orędziach i rozmowach z wybitnymi politykami o różnych orientacjach nie tracił nadziei na odsunięcie widma wojny. Krajrat z żalem pożegnał swego przywódcę i wybitnego męża stanu. Kopalnia w Bogdance, nad górnikami prawie 1000 metrów ziemi, a wokół, oprócz dobrego węgla o dużej kaloryczności, mnóstwo kłopotów. Górotwór wciąż pracuje, trzeba nieustannie zagęszczać i wzmacniać spongi, stosować do obudów stal najwyższej jakości, a tej ciągle brakuje. Dzienne wydobycie wynosi 800 ton, mogłoby być znacznie więcej, ale węgla nie ma jak wywieźć na górę, taśmociąg staje co chwilę. Jeden szyb na transport i ludzi, i urobku to już nie wąskie gardło, a kopalniana szpara. Ekspedycja węgla i miału to też jeszcze prowizorka. Potrzebna jest tłuczka, która wzbogacałaby dostarczany do elektrowni w Połańcu miał. Górnicy tęsknie więc patrzą na zamrożony ciągle pierwszy szyb i czekają na trzeci. Ma być gotowy za 2 lata. Wydobycie w Bogdance wzrośnie wówczas 4-krotnie, a potem powinno już pójść z górki. Kur nie ma, jaja są, kpili niedawno felietoniści, którym nie chciało się zajrzeć do gospodarskich ferm. A tam kur pełno, tyle że nikt ich na rosół poświęcić nie chce. Żaden interes. Lucjan Chrobowski z białostockich Słochów Annopolskich, działacz ZSL i hodowca jak się patrzy, otrząsnął się już z kłopotów, jakich przysparza mu brak pasz. Przez 1,5 roku kurniki były puste, ale potem rozległo się gdakanie i hodowca jakoś wiąże koniec z końcem. Nie wie tylko, co zrobić z uzbieranymi paroma tysiącami worków po paszach. Jesteśmy tak bogaci, że nikomu nie są one potrzebne. Takich paradoksów pan Lucjan odnotował wiele, ale ma dość energii, by nękać kogo trzeba i wymagać gospodarskiego myślenia. Szybki transport państwowy, to jest to. Polecenie wyjazdu, pobranie talonów na paliwo i już moglibyśmy jechać, by spełniać ważną rolę w gospodarce uspołecznionej, ale najpierw drobne formalności. Do karty drogowej trzeba wpisać numery talonów, to samo zanotować w specjalnej księdze, potem pokwitować odbiór, potwierdzić kartę kierownika, wpisać datę, wbić pieczątkę, złapać kontrolera i uzyskać właściwy stempel. No, jak już zebraliśmy 5 podpisów, wybieramy się po paliwo. A tu dopiero prawdziwy urząd. Talon na 10 litrów, wolno wlać 8. Oszczędzamy czas i pieniądze. Właśnie stoi kolejka jak po mięso. Coś się tam znowu zablokowało. Ano i tu papier przysłonił rozum.
Rachunek dla kierowcy, kopia na stacji, na kopii starannie naklejone talony, parę pieczęci, zapis w odpowiednich rubrykach i tabelach, jeszcze wpis do karty drogowej, numeru rachunku za paliwo, a na rachunku numeru wszystkich talonów. Brakuje tylko życiorysu kierowcy i świadectwa szczepienia przeciwko ospie. Ale pewnie i na to przyjdzie czas. No, jeszcze z godzinkę postoimy i pojedziemy prostą drogą do absurdu. Jeszcze nie tak dawno produkowano tu słynne platery i srebra. Teraz dawną fabryczną halę Norblina zajęli aktorzy teatru Prezentacje, którzy dotąd nie mieli własnej siedziby. Pierwsza premiera sztuka Tennessee Williamsa Szklana menażeria w reżyserii Romualda Szejda z Dubrawską, Stockingerem i Żółkowską. W każdy mój chęt wpatrujesz się z jastrzębim wzrokiem. Niedobrze się robi. Grymasy gwiazdy filmowej? Nikt nie pozwolił ci wstać od stołu. Idę na papierosa. Za dużo palisz? Wstać mogę, ale nie jestem słoneczko. Lauro, powiedz twojemu bratu, że kawa gotowa. Tom, odezwij się do mamy, przeproś ją. Przecież to ona pierwsza za nie mówiła, ona pierwsza się nie odzywa. Jeżeli jej nie przeprosisz, nie będzie mówić. Czy to taka tragedia, jak ona nic nie mówi? Tom, proszę cię, zrób to, o co cię proszę. Sarajewo Sarajewem, a my przypomnijmy, jak to drzewiej bywało. Na przykład na pierwszej po wojnie olimpiadzie w St. Moritz. Polską ekipę prowadził wówczas Marusarz, a igrzyska otworzył zjazd. Szusowało się aż hej, bez kasków, superwiązań i w trochę pumpiastych spodniach. Na murze czarownicy narciarze padali jak muchy, nasi też. Na lodzie brylowała Barbara Scott. Za takie figury dawano wtedy szóstki. Dwadzieścia lat później Grenobl i pełny szpan. Nasi w pięknych kożuszkach szły za niezłą kupkę twardych i to był prawdziwy i jedyny sukces ekipy. W Sapporo wszystkiego było pod dostatkiem, nawet śniegu, którego zwykle na olimpiadach brakowało. Japończycy mieli apetyt na większość medali. Podobno tymi wyrzeźbionymi potworami chcieli wystraszyć konkurentów, ale nasi się nie dali. Fortuna uśmiechnęła się do fortuny. Skoczył po złoto i już nie wrócił nigdy na olimpijskie podium. W alpejskim Innsbrucku złośliwe figle aury. Proponowaliśmy wówczas zamiast zimowych rozegranie na miejscu letnich igrzysk. Mielibyśmy większe szanse. Ale Austriacy na to nie poszli i znosili śnieg na własnych plecach. Udało im się i znowu musieliśmy się obejść medalowym smakiem. Tak, niełaskawe były dla nas zimowe igrzyska, ale grunt to optymizm. Lepiej upaść na stoku niż na duchu.